Słuchajcie, musimy się troszeczkę zebrać, bo jest środek wakacji, wchodzi dzisiaj nowy dron i trzeba troszkę polatać, prawda? Ja latałem ostatnio tak dużo, że miałem trochę dosyć, ale zrobiłem sobie 2-3 dni przerwy i teraz znowu chęć wróciła. Dzisiaj zrobimy odcinek, gdzie będą obecne dwa drony. Głównym bohaterem będzie Mini 3 Pro, ale będzie też Mavic 3 Pro, ale to co ciekawe, to co chciałem Wam pokazać, to jest współpraca z aparaturą DJI RC Pro. Pożyczyłem ją od Szymona na 2 tygodnie. Jestem bardzo zadowolony z tej aparatury. Zobaczymy, jaka jest funkcjonalność, ale też chciałem pokazać może ze 3 przykłady kompresji, jeśli chodzi o Mavica 3 Pro względem miniacza. Opowiem Wam w międzyczasie, bo to będą takie krótkie 3 wejścia na 3 różnych miejscówkach. Opowiem Wam w międzyczasie, jakie były perypetie ostatnio, ale też wczoraj była dosyć niezła afera, jak na polski rynek dronowy, który jest, no, umówmy się, dosyć mocno zaściankowy w porównaniu do dużych rynków. Zaczynamy zatem. Let's go! Słuchajcie, ta sesja miała wyglądać zupełnie inaczej, ale okazuje się, że zapis ekranu z aparatury DJI RC Pro był ustawiony jako zapisywanie na pamięci wewnętrznej. Dotarcie do tego i konfiguracja z iMaciem zajęła mi 2 godziny i niestety bez efektu przestawiłem na zapis z karty, także następne sesje będziemy mieć lepiej. Ale to, co chciałem powiedzieć, to parę rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pliki z miniacza, bo latałem zarówno miniaczem, jak i Maviciem 3 Pro, jednym i drugim 3 Pro, przede wszystkim z miniacza te pliki wystarczają. W wielu przypadkach, ja bym powiedział, że 70%. Jeżeli jesteś hobbystą, latasz dla siebie, wykonujesz proste zlecenia, czy też na social media, to te klipy naprawdę są dobrej jakości i to wystarcza. One są gotowe. Można ustawić sobie profil normalny i bez problemu, bez DSLR, używać tych klipów na social media. Jak najbardziej tak. I ja bym powiedział, że dla hobbystów, takich normalnych ludzi, którzy pracują, czy mają jakąś działalność, czy coś robią ciekawego w życiu, jeszcze mają obowiązki, w zupełności miniacz 3 Pro wystarcza. On jest przede wszystkim bardzo cichy i lekki i dobrze się sprawdza. Oczywiście ma też swoje słabsze strony czy ograniczenia. Nie nagra nam na przykład Active Track w 50 klatkach, 4K w 50, czy POI i takich rzeczy. Do tego trzeba mieć już mocniejszą maszynę, no ale też nie ma kompresji. I teraz chciałem Wam pokazać, na czym polega kompresja, bo jeżeli chodzi o ujęcia z góry, to nie mamy aż takiej dużej różnicy. Tu jest fajna sprawa, bo z góry nie słyszeli nas w ogóle ludzie na budowie wiaduktu i to jest ok. Natomiast jak już poszedłem w taką stronę, żeby pokazać maszyny pracujące z boku, no to jak widać, to ujęcie w ogóle jest nieciekawe, prawda? Zwykłe ujęcie, bardzo mały jest ten wiadukt. Później troszeczkę podleciałem, ale nie było tutaj żadnej rewelacyjnej kwestii, prawda? Normalnie lecę, zwykłe ujęcie, szeroki kąt, tyle, krótko. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na ujęcia z Mavica 3 Pro i gdy zastosowałem 7-krotny zoom, to wygląda to zupełnie inaczej. Prosty sposób na to, żeby te ujęcia mieć, no, wręcz genialne. Tutaj gra ta wyższa ogniskowa i tutaj gra ta kompresja i to jest wyraźnie tutaj w tym momencie odczuwalne, więc jeżeli chcemy porównać, to musimy wziąć pod uwagę to. Oczywiście Mavic 3 Pro nie jest bez wad, ja zaraz o tym powiem. Jeszcze chciałem Wam pokazać parę takich przykładów, jeżeli chodzi o kompresję. Tu jest 3-krotny zoom, czyli to, co widzieliśmy po kolei. To był 1-krotny zoom z Mavica 3 Pro. Jest troszeczkę ciemny, ten obraz wymaga postprodukcji. Następna sprawa, 3-krotny zoom w tym momencie. Już ten obrazek jest ciekawszy, już drugi plan jest bliżej, czy tam nawet trzeci plan jest bliżej. Ale 7-krotny zoom, który w Mavicu 3 Pro jest dość użyteczny, jest naprawdę bardzo bogatym narzędziem w rękach, jeżeli wiemy, jak wykorzystać. Bo dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wprowadzić naszego odbiorcę w daną historię, ale także pociągnąć tą historię, poprowadzić, bo tu widać, że my możemy opowiadać historię, niekoniecznie z bezlusterkowca możemy to zrobić też dronem, mając do dyspozycji takie ogniskowe i to jest świetnie, dokładnie tutaj pokazane.
tak? Jak sobie zobaczymy, jednokrotny, a kompresję siedmiokrotną. To jest to. Natomiast jeżeli chodzi o wady, i to trzeba powiedzieć sobie uczciwie, tutaj jeszcze mam ujęcia, puszczę wam może ujęcia te z Mavica 3 Pro. Wadą Mavica 3 Pro pierwszą, którą zauważyłem i dzisiaj to sprawdzałem mniej więcej 3 razy, jest to, że jeżeli przełączamy się pomiędzy kamerami, na przykład z zoomu jednokrotnego na trzykrotny, to zajmuje nam to 2 sekundy. I ja na szczęście tutaj w tym DJI RC Pro mam wibrację ustawioną, czyli jak przełączam na zoom trzykrotny z jednokrotnego, to mam jednorazową wibrację. I to samo, jeżeli chodzi o siedmiokrotny. Natomiast trzeba czekać około 2 sekund na reakcję. Ja nie wiem, czy to jest kwestia procesora w dronie, czy to jest kwestia procesora w samej aparaturze, chociaż DJI RC Pro ma dobry procesor i zresztą dron też. I co ciekawe, w Mavicu 3 tego nie było wcześniej, więc to jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, która jest bardzo ważna, to są profile kolorystyczne i ustawienie. Jak popatrzymy sobie na to, jak wyglądają te obrazki, ja tutaj się specjalnie nie przygotowałem do sesji. To jest już postprodukcja, ale powiedzmy, że to jest Mavic 3 Pro, główny obiektyw 24 mm. Następnie przechodziliśmy na kompresję trzykrotny zoom. To ustawienia kolorów tak trzeba sprawdzać i tak pilnować, bo przy każdym są inne. A przy trzykrotnym nie mamy D-logu płaskiego, a przy siedmiokrotnym mamy tylko naturalny czy neutralny. Nie mamy żadnych innych kolorów do dyspozycji, więc to są te dwie wady na pewno Mavica 3 Pro, których warto powiedzieć. Fakt, że on jest głośnym dronem i też ciężkim, jest bardzo ważny, więc w wielu przypadkach, tu są ujęcia zmieniacza, jeszcze je pokażę, w wielu przypadkach ujęcia zmieniacza wystarczą i poradzimy sobie. Można oczywiście podlecieć bliżej, nie będzie takiej kompresji, ale tak czy inaczej on się broni, ten dron, i w wielu przypadkach on wystarczy. Tak jak powiedziałem, 75% trzeba naprawdę być świadomym i wiedzieć, kiedy wykorzystać narzędzia z Mavica 3 Pro. I stąd jest tak duża różnica cenowa. W Polsce ta różnica jest naprawdę duża, bo za combo Mavic 3 Pro obecnie płacimy ponad 14 tysięcy złotych i to jest dużo. I to, o czym jeszcze dzisiaj mówiłem, to są dwie rzeczy. To są wpadki, jeżeli chodzi o Media Expert, wczorajszy Falstart, bo dzisiaj jest premiera R3 i to, co pokazali, czyli pokazali już zestaw combo z kontrolerem tym szarym, zwykłym N2 za 6500, 6599 bodajże. I wiem też, że zestaw combo z tym nowym kontrolerem z ekranem, czyli DJI RC 2, będzie kosztował 7599, czyli prawie tyle, co połowa Mavica 3 Pro i to nie jest zła wartość, jak na możliwości. Ja myślę, że w wielu przypadkach ten dron może swoich nabywców znaleźć. Tak to wygląda i to są te rzeczy. O 15 będzie premiera. Ja w tej chwili ten film już zakończę. Następnym razem przestawię sobie ustawienia tak i przygotuję się, bo to trzeba się przygotowywać do takiej sesji porównawczej za 2 godzinki, żebyśmy wszystko mieli dograne na ostatni guzik, bo tutaj 4 urządzenia w różnych konfiguracjach to nam się robi. Z 4 tak naprawdę 8 urządzeń, nad którymi trzeba zapanować. Jeszcze część z nich jest w powietrzu. Na dzisiaj bardzo serdecznie was pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę i widzimy się w kolejnym epizodzie, ale tak jak powiedziałem, 75-80% przypadków miniacz wystarcza dla bardzo wymagających ludzi, którzy na przykład zarabiają albo mają więcej kasy i pasję do tego, więcej czasu na zabawę. Mavic 3 Pro, narzędzie rewelacyjne, aczkolwiek nie pozbawione wad. Widzimy się w kolejnym. Dla osób, które zaczynają, zapraszam do darmowego warsztatu online dotyczącego pierwszych kroków z dronem, a dla osób, które chcą czegoś więcej i eksploatują Mini 3 Pro, mam też warsztat z funkcjonalności i pełen przegląd możliwości wykorzystania miniacza 3 Pro. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym epizodzie. Do zobaczenia, cześć!